inicjatywa, która się 29 lat temu zrodziła z zapału młodzieży przy parafii Świętej Trójcy. Mieliśmy przez cały grudzień prowadzone eliminacje, ponad 1500 solistów zespołów w grupie się do tych eliminacji zgłosiło, ponad 30 ośrodków w Polsce, a także Ukraina, Białoruś i Litwa te eliminacje organizowały. Natomiast zgłosiły się do nich także, zgłosiła się grupa z Azerbejdżanu, zgłosili się soliści z Austrii i z Niemiec. Do finału nie dotarli, w finale reprezentanci wszystkich stron Polski, ale także Ukrainy, Litwy i Białorusi. Do finału awansowało 137. W zeszłym roku mieliśmy rekordową pulę nagród 100 tysięcy i przebiliśmy tę pulę nagród, bo w tym roku aż 103 tysiące. W tym nagroda główna festiwalu Grand Prix w wysokości 15 tysięcy złotych. Słuchać możemy kolęd w przeróżnych opracowaniach i w różnych wykonaniach. Występują soliści, występują zespoły wokalno-instrumentalne, chóry, zespoły folklorystyczne, a całe bogactwo kolęd przedstawiają nam w przeróżnych opracowaniach i aranżacjach. Festiwal, pomimo że ma charakter konkursu, to jego głównym przesłaniem jest to, żeby cieszyć się naszą polską muzyką, naszą polską kolędą i pastorałką. Jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Jak długo ćwiczyliśmy? Całe życie. Całe życie ćwiczymy. Nie, no tak naprawdę to w tamtym roku udało nam się dotrzeć do tych kolęd. I w tamtym roku przygotowaliśmy, opracowaliśmy kolędy, a w tym roku mamy wreszcie okazję pokazać je na tak szeroką skalę. Zaprezentujemy dwie kolędy autorstwa Mariana Hemara, lwowiaka, który po II wojnie światowej musiał wyemigrować do Wielkiej Brytanii. No i tam jego twórczość w zasadzie cała była na temat Lwowa, bo tak bardzo tęsknił za tym miastem i niestety nie dane było mu wrócić do tego miasta. No i dzisiaj zaprezentujemy właśnie kolędę lwowską oraz Spokój ludziom dobrej woli i tradycyjną kolędę wśród nocnej ciszy.